právě v těch dní muziky chorálné od patrona prezidenta města Krumlova, pana Adama Ránce. Dnešní koncert rovněž na okolí obchodu proti Slavě Čeleča chopou Slavě Kamut. Už za chvíli po raz pierwszy w tym roku będą Państwo mieli okazję wysłania dzieła niezwykłego. Krzyżowej Elekwie Wolnego Pana Bożąca. Wokół tego dzieła zrodziło się wiele legend. Wśród nich jest również fakt, że Mozart pisał Elekwie z okazji jako swojej śmierci. Nie zdążył jej napisać, a dokończył ją jego uczeń. Nie wiemy, czy tak naprawdę było, ale to nie zmniejszą to wartości dzieła, które Państwo będziecie mieli okazję wysłuchać. Wykonawcy dzisiejszego koncertu to chór kameralny Slawii Kamuza wraz z rodzinami, przyjaciółmi, można by powiedzieć, chórzystami chórów śląskich. Piekarska orkiestra kameralna prowadzona i przygotowywana przez Klawiusza Janie. Chór przygotowywał dzisiejszy wydarzeń pan Tomasz Madowsa-Ladownik.
Thank you.
nadziei wielkiej soboty i radości wielkiej ludzi. Zdrowo, wesołości, dobra, zwycięstwa.